Witam w materiale dzisiejszym zajmiemy się obliczeniem parametrów, a raczej estymacją parametrów systemu czasu dyskretnego za pomocą metody najmniejszych kwadratów. Powiem też, chociaż to będzie właściwie tylko wstęp do tego tematu, być może kiedyś trochę to rozwinę, o problemie dostateczności, lub też niedostateczności pobudzenia sygnału. I na początku zajmijmy się krótkim wprowadzeniem do metody najmniejszych kwadratów, o której już trochę mówiłem przy okazji materiału z regresji liniowej. Przy okazji też, jeśli ktoś nie oglądał po kolei, to polecam wejść na playlistę dotyczącą identyfikacji obiektów i te materiały, które były od początku sobie. Przeanalizować i się ich nauczyć. Bo w niektórych rzeczach można tutaj odczuwać będzie braki, jeśli nie będzie to znane. I jeżeli mamy strukturę modelu ARMA, czyli model deterministyczny dobrze znany, który możemy zapisać w postaci regresyjnej, a później wektorowo-macierzowej, gdzie składamy razem pomiary, składamy wszystkie wektory regresji do macierzy regresji i składamy. Wektor parametrów, czyli na tych ogólnych rzędach teraz operował będę n, a, n, B, tak jak już omawiałem w filmie dotyczącym podstaw tych modeli. No, i dla takich ogólnych rzędów i wypełnień wektorów w taki sposób, duże n to jest liczba pomiarów, y podkreślony to jest wektor wszystkich pomiarów od pierwszego aż do n tego, możemy sobie. Z tej postaci wektorowo-macierzowej wyznaczyć to, co nas interesuje, czyli wektor parametrów, który nazwałem tetą. I zobaczmy sobie teraz, jak to będzie wyglądało, czyli z tego równania szukane to jest wektor teta, czyli wektor parametrów. Oj, przepraszam, może lepiej równa się pomiędzy. No, ale nie zawsze ta macierz fi, macierz regresji, da się odwrócić, no bo najprościej by było tutaj pomnożyć przez jej odwrotność, ale też nie zawsze da się to zrobić, ponieważ nie zawsze będzie ona kwadratowa, nie zawsze będzie odwracalna, ale to już troszeczkę inny problem. Dlatego też najpierw, żeby zrobić jej pseudoodwrotność, Obustronnie pomnożymy przez jej transpozycję. Czyli fi transponowane yn, dopasowanie jest takie, że to fi transponowane się zawsze przez yn pomnoży. To się równa fi transponowane razy fi razy wektor teta. I teraz z kolei tutaj mamy to, czego chcemy się pozbyć, czyli lewostronnie mnożymy przez odwrotność tego. Fi transponowane razy fi do minus pierwszej. I dostaniemy już sobie zamienię stronami te wyrażenia. Wzór na wektor teta, który się równa fi transponowane fi do minus. Oj, przepraszam. Przepraszam, jak już miałem wpadkę, to powinienem się wytłumaczyć, że nagrywam po raz pierwszy na nowym laptopie, więc mogę jeszcze wszystkiego nie ogarniać. Ustawiłem sobie już skrót do. Cofania na tablecie powinno być teraz nieco lepiej, i to jest wzór metody najmniejszych kwadratów do estymacji wektora parametrów. Już wiemy, co do tego wektora możemy sobie włożyć. To są parametry obiektu, które chcemy znaleźć, i na podstawie wektora pomiarów oraz wektora regresji jesteśmy w stanie w ten sposób uzyskać wynik. W postaci estymat parametrów obiektu. I tak to wygląda dla modeli deterministycznych, a teraz zobaczymy sobie dla stochastycznych, czyli jeżeli oprócz tego, co było wcześniej, czyli A i B wielomianów, dołożymy jeszcze zakłócenie i weźmiemy sobie tutaj model ARX, ponieważ dwa filmy temu wyprowadzałem postać regresyjną dla Armaxa, na której też proszę się skupić, jeśli ktoś jeszcze tych zapisków nie zna. Tak dla RX będzie to bardzo podobnie jak poprzednio, z tym, że tutaj nam dochodzi jeszcze wektor zakłóceń, i skoro to zakłócenie nie jest tutaj filtrowane, przez ET będziemy oznaczać tutaj szum biały, czyli w praktyce najczęściej zakłócenie o rozkładzie normalnym i o zerowej wartości oczekiwanej. No, to tutaj mamy wektor pomiarów yn. To się równa macierz regresji, czyli zbiór tych wszystkich wektorów regresji, razy wektor parametrów, czyli tutaj regresja, czyli to, co wynika z równania rekursywnego, razy po kolei parametry, czyli to jest mnożone razy y przesunięto o jedną próbkę i tak dalej. I do tego jeszcze musimy dodać, żeby nam się to zgodziło, skoro tutaj mamy w pojedynczym równaniu próbkę szumu, musimy dodać do tego całego wyrażenia cały wektor szumów od 1 do n, gdzie mamy n pomiarów. Tutaj jest zapisana ta uwaga, o której powiedziałem, z tym, że w tym wypadku to ET wchodzi tylko tutaj, w tym miejscu, ponieważ nie jest ono filtrowane, to nie mamy żadnych dodatkowych współczynników CI. I zakłócenie nie będzie się znajdowało w wektorze regresji, gdzie jeżeli byłoby filtrowane, no to potrzebowalibyśmy jakiś współczynnik transmitancji zakłóceniowej i wtedy musielibyśmy też rozszerzyć te TT i rozszerzyć oprócz próbek Y i próbek sygnału wymuszającego jeszcze dodać opóźnione tutaj zakłócenia. Przy czym zakłócenie z tej samej chwili zawsze... Wchodzi tutaj jako osobny wektor. I ono tutaj nie będzie miało żadnego współczynnika innego niż jeden. A jeżeli będzie miało, to trzeba wtedy sobie przeskalować i umieć poradzić. I w tym wypadku tak wprost nie policzymy tego wektora, czy też jego estymaty. I pokażemy sobie, w jaki sposób można wykonać zadanie optymalizacji wskaźnika jakości. Stąd właśnie wzięła się me nazwa metody najmniejszych kwadratów, ponieważ y, ma ona na celu optymalizację wskaźnika kwadratowego, czyli to V, funkcja celu nasza, będzie stanowiła sumę po wszystkich pomiarach, czyli od próbki równej 1 do n tej, y, kwadratów błędów. Czyli różnic pomiędzy y zmierzonym, czyli tym co mamy w tym wektorze de facto. Oraz y estymowanym, czyli tym y, który policzymy na podstawie wyliczonego wektora parametrów. Czyli jeszcze idąc krok dalej, y się na nic nie zmieni, bo to jest odczytany pomiar. Ale estymatę zapisujemy jako postać regresyjna, czyli odpowiednio z danej chwili wektor regresji przemnożony przez wektor parametrów. Bo jak wiemy... Takie mnożenie to jest nic innego jak uzyskanie wartości estymowanej wyjścia. Gdzie tutaj mamy chwilowy błąd estymacji, czy też błąd predykcji? Będziemy musieli to za chwilę rozróżniać, ale jeszcze teraz się tym nie trzeba przejmować. I po zapisaniu wektora błędów estymacji, czyli od pierwszego do n tego, bo dla każdej próbki taki błąd możemy wyznaczyć. Teraz bierzemy pod uwagę już nie całą sumę w tym momencie, tylko tę pojedynczą próbkę. To proszę zobaczyć, że skoro znamy już rozwinięcie skrótu MATLAB, mam nadzieję bardzo dobrze, to taką sumę możemy sobie zapisać również w postaci wektorowej, bo jeżeli wiemy, że wektor epsilon będzie się składał ze wszystkich błędów. To przemnożenie wektora transponowanego razy wektor nietransponowany, czyli wektor poziomy razy taki sam wektor pionowy da nam oczywiście sumę kwadratów, bo będziemy mieli epsilon 1 razy epsilon 1 plus epsilon 2 razy epsilon 2 i tak dalej, czyli dokładnie to, co byśmy pod tą sumą robili, ale możemy trochę to policzyć efektywniej, czyli tutaj będziemy mieli w jednym nawiasie. Wektor pomiarów minus to co tutaj mamy to jest nic innego jak wektor estymat grekowych, y czyli zamiast pojedynczej, pojedynczego wektora regresji zapisujemy całą macierz. Jak wiemy macierz składa się ze wszystkich wektorów. Jak wiemy przemnożenie takiej macierzy przez wektor parametrów, jeżeli ktoś nie kojarzy to polecam sobie obejrzeć, Dwa filmy wstecz z playlisty. Tam jest wszystko omówione. Mam nadzieję, że już nie trzeba teraz do tego wszystkiego wracać. No to będziemy mieli ten wektor błędów, czyli pomiar minus estymata, z tym, że bierzemy od razu ze wszystkich próbek. No i ten wektor transponowany razy wektor nietransponowany. Dostaniemy sumę kwadratów. I teraz żeby dokonać minimalizacji takiego wskaźnika, czyli znaleźć jego ekstremum, czyli inaczej mówiąc znaleźć taki wektor f, przepraszam, wektor teta, czyli parametrów, który zapewni nam, że dla tych wartości wskaźnik przyjmie wartość minimalną i dostaniemy minimum globalne. No to teraz możemy sobie te nawiasy wymnożyć. Już tutaj może nie będę wnikał w szczegóły. Mam nadzieję, że działania wektorowo-macierzowe trochę są znane na tym etapie. No obecnie nagrywając, to jest to szósty semestr automatyki i robotyki, więc powinny przynajmniej być znane. Oczywiście mówię to na podstawie Politechniki Poznańskiej, może być inaczej na innych uczelniach i może się też z czasem jeszcze zmienić. Wcześniej ten przedmiot był na semestrze piątym, teraz jest na szóstym. No i tutaj mamy po przemnożeniu takie wyrażenie. Czyli y transponowane z pierwszego nawiasu razy y. Dalej mamy minus y transponowane z pierwszego nawiasu razy całe to wyrażenie. Minus, dalej zmieniamy kolejność przy transpozycji takich dwóch elementów, czyli mamy wektor transponowany, macież transponowana yn. I dodać to wyrażenie razy to wyrażenie. Znowu zmieniamy kolejność elementów transponowanych i razy te dwa elementy. I możemy to trochę uporządkować, zapisując to wyrażenie. I to wyrażenie, jako że da nam taki sam wynik, tylko zmienione są trochę transpozycje. Po wymnożeniu wyszłoby to samo, razy 2. I wzorowaliśmy się już na tym zapisie, czyli wektor teta transponowane fi transponowane yn. I mamy taką postać wskaźnika po wymnożeniu, która będzie zaraz nam przydatna do minimalizacji. O, przepraszam, podwójne równa się. Ale oczywiście powinno być jedno. Może już tutaj sobie podaruję poprawę, zasłonię, żeby nie było widać. I dla takiej postaci wskaźnika jakości yy, chcemy znaleźć jego wartość minimalną względem wektora teta. Jeżeli pamiętamy własności pochodnej, to wiemy, że. Minimum zapewni obliczenie pochodnej tego wskaźnika po tym właśnie parametrze, w tym przypadku po wektorze, i przyrównanie pochodnej do zera. To nam zapewni punkt ekstremum, czyli będziemy mieli, skoro tutaj żadnej tety nie ma, no to to wyrażenie odpada. Tutaj mamy minus 2 teta transponowane razy to wyrażenie, czyli to teta transponowane jest tak, jakby tym elementem po którym wyciągamy pochodną, więc zostaje nam minus 2 razy to co za teta, czyli wszystko inne traktujemy jak współczynnik. I tutaj mamy teta transponowane razy fi transponowane razy fi razy teta. I skoro mamy wektor transponowany razy wektor, no to traktujemy to jakby była to zmienna do kwadratu, stąd też wzięło się tutaj plus 2. No i zostaje nam współczynnik i to po czym mieliśmy Pochodną, czyli wektor teta. Jeżeli teraz rozwiążemy to równanie właśnie ze względu na ten wektor, to proszę zobaczyć, że po podzieleniu przez dwa i przeniesieniu stronami zostanie nam dokładnie to, co otrzymaliśmy w tej metodzie poprzedniej. Czyli jeżeli teraz pomnożymy przez odwrotność tego, co mamy tutaj, czyli to, co stoi przy tecie, będziemy mieli fi transponowane fi do minus pierwszej, fi transponowane y, czyli lewa strona, która za chwilę stanie się prawą stroną, jak przeniesiemy. I tutaj jeżeli przemnożymy coś do minus pierwszej, razy coś, no to zostanie nam jedynka, czy też macierz jednostkowa. I mamy bardzo ważny wzór na estymatę najmniejszych kwadratów tego wektora parametrów, który trzeba będzie bezwzględnie pamiętać od tej pory, jeśli ktoś jeszcze nie pamięta po poprzedniej części kursu, i jak widzimy, obojętnie czy w modelu występuje zakłócenie czy nie, tak samo jak postać regresyjną składało się analogicznie, tak samo tutaj do metody najmniejszych kwadratów używa się dokładnie tego samego wzoru. Zakładamy, tak jak już było powiedziane, że jest to szum biały o zerowej wartości oczekiwanej. Jeżeli będzie szum kolorowy zamiast szumu białego, oddziaływał to, jak zobaczymy. Gdzieś w dalszej części kursu trochę się mogą te wyniki popsuć, ale na razie tym się zajmować nie będziemy. No i tutaj jeszcze taka uwaga do procesu minimalizacji. Nie użyliśmy w żadnym miejscu tego E, ponieważ szum w praktyce jest to coś niemierzalnego. My możemy w jakiś sposób go sobie zamodelować. Wiemy jak on nam będzie zakłócał układ i jakie może mieć parametry, ale poszczególnych próbek Zmierzyć nie jesteśmy w stanie. Chyba, że abstrahując już od tematu, mamy jakieś urządzenie pomiarowe bardzo dokładne, i urządzenie niedokładne. No to wtedy z porównania można ten szum sobie wydedukować, jaki był. I oczywiście można podać szereg cech tego estymatora najmniejszych kwadratów. Znane jeszcze z teorii sygnałów zapewne jak jego obciążenie, macierzko wariancji i tak dalej, ale to na tym etapie sobie, myślę, podarujemy. To nagranie ma na celu wprowadzić do tego, jak tę te metodę w ogóle stosować. Teraz zrobimy sobie taki przykład, który był zainspirowany tą pozycją. Dokładnie jest wypisane tutaj zadanie, które można w tym skrypcie również znaleźć i założymy sobie, że znamy model obiektu. Jest to tak zwany gray box, szara skrzynka, w przeciwieństwie do black box, gdzie nie znamy żadnej struktury ani parametrów, czyli nie wiemy nic. Tak zwana szara skrzynka jest wtedy, kiedy znamy strukturę, ale nie znamy parametrów, czyli wiemy, jaki jest to obiekt oryginalnie. Powiedzmy jakiś układ RC, ale nie wiemy jaka tam jest rezystancja, pojemność i dopiero z pomiarów chcemy to sobie wywnioskować. I tak tutaj mamy obiekt w strukturze ARX, czyli yt plus 1 to jest a razy yt, b razy ut plus szum et. Taką mamy tutaj strukturę, sobie założymy. I mamy dany zestaw pomiarów z kilku próbek, który zaraz pokażemy. I szukamy estymat parametrów a oraz b. Na podstawie pomiarów, nie wiedząc jak oddziałuje to wyjście, jak oddziałuje wymuszenie, będziemy chcieli. To sprawdzić. Pokażemy sobie obliczenia analityczne na początek, i później wskaźnik jakości. Tutaj mamy wypisane dane i przygotowałem kilka pomiarów. I od razu jeszcze zauważę, na slajdzie był jeden błąd, ponieważ tam mieliśmy postać YT plus 1 to się równa AYT plus BUT plus E. Od t powinno być również t plus 1, ponieważ przepraszam, jeszcze się nie przyzwyczaiłem chyba jednak do obsługi. Powinno być również t plus 1, ponieważ y, zawsze zakładamy, że teraz chyba już będzie w porządku, y, że y, szum przychodzi w tej samej próbce, co pomiar w takiej strukturze ARX. I tutaj przepraszam, zaraz to również skoryguję. Natomiast my możemy już tutaj zacząć obliczenia. Czyli szukać będziemy wektora estymowanych parametrów, czyli jakieś a estymowane, jakieś b estymowane dla takiej struktury. I tutaj proszę zwrócić uwagę, że to a jest już pozostawione bez minusa. Zależy to tak naprawdę od konwencji zapisu. To nie jest jeszcze konwencja dla większych opóźnień, gdzie rzeczywiście te wielomiany wygodniej zapisywać w taki, a nie inny sposób. Tutaj byśmy mieli to a od q do minus pierwszej dane jako 1 minus a razy q do minus pierwszej. To by był wielomian a. Wielomian b od q do minus pierwszej. To by było po prostu b. No i wiemy, że opóźnienie t jest równe 1. No to teraz zastanówmy się, jak będzie wyglądał wektor regresji. Możemy to zapisać w postaci regresyjnej, czyli YT to będzie fi T transponowane teta. No jeszcze tutaj ten szum uwzględnie, żeby nie pisać estymat. Czyli YT. Inaczej zapisując, to będzie. Wektor regresji, czyli Y T minus 1, ponieważ nie było minusa przez współczynniku, tutaj również go nie uwzględniłem, U od T minus 1 razy wektor parametrów AB i dodać ET, czyli szum. No to wypiszmy sobie teraz te wszystkie wektory, czyli czas mamy w Miejscu, jaki był wektor U, mamy tutaj, czyli albo może najpierw Y, bo samo U właściwie się nam nie przyda. To jest po kolei Y ze wszystkich próbek, czyli Albo jeszcze nie będę zapisywał liczbami, tylko może zastanowię. Albo dobra, jeszcze jedna rzecz. Może teraz na przykładzie. Hmm. Będziemy mieli y1, y2, y3, y4 i już mi się nie zmieściło. Na dole będzie y5. Ale teraz zobaczmy, jakbyśmy my musieli rozpisać wektor, a właściwie już całą macierz, regresji. Czyli to jest coś, co musimy później pomnożyć przez ten wektor parametrów AB. Zatem dla y pierwszego mielibyśmy, skoro wiemy, że to jest ten wektor, czyli opóźniony o jedną próbkę wyjście i wejście. To tutaj musiałoby się pojawić y0 oraz u0. Tutaj dla y2 byśmy mieli y1 u1 i tak dalej. No tutaj dla trójki y2 u2. Może już wypiszę do końca, żeby każdy widział y3 u3, y4 u4. I to. Byśmy musieli ustawić automatycznie na 0, dlatego też zwykle te elementy po prostu się pomija. Dla których musielibyśmy ustawiać automatycznie zerowe próbki, bo to nam i tak nic w obliczeniach nie zmieni. Czyli zapiszę to jeszcze raz. Teraz już wiedząc, że. Dla y pierwszego mielibyśmy tutaj, albo może tu lepiej to będzie widać, próbki zerowe, czego nie chcemy. To yn będzie się zaczynało od chwili drugiej, czyli y2, y3, y4 i y5. I żeby obliczyć danego y, musimy przemnożyć dany wektor. Regresji przez wektor parametrów. Jeżeli nie chcemy uwzględniać szumu, no to jego estymatę, czyli teraz możemy zapisać, albo może zanim zapiszemy, to jeszcze wartości, czyli po kolei y1 opuszczamy, ale od y2 widzimy już, co tu należy wpisać, czyli 2,39, 3,63, dalej mamy 1,84. I 0,91 to będzie nasz wektor pomiarów, i teraz chcemy dla każdego pomiaru zapisać jego wektor regresji. I z tych wektorów regresji tworzymy całą macierz regresji, czyli tutaj będziemy mieli dla y2, będziemy mieli y1 u1. Bo jak wiemy, to jest mnożone razy element A, to jest mnożone razy element B i wszystko się nam zgodzi z równaniem. Czyli tutaj będziemy mieli Y. No może wypiszę jeszcze, jakby ktoś miał wątpliwości. Jako że YT to się równa AY opóźnione plus estymowane B czyli na przykład, jeżeli podstawimy te równe 2, no to będziemy mieli y2 to jest a razy y1 plus b razy u1. I to chowamy do wektora regresji, czyli to, co mamy w tym miejscu. Natomiast a b to wektor parametrów teta estymowany i z takiego wymnożenia będziemy mieli estymatę danego pomiaru. No właściwie tutaj też daszek. Muszę jeszcze ogarnąć skróty dokładnie wszystkie, przepraszam. Ale chyba nie będzie najgorzej już mi szło. Yy, czyli stąd możemy policzyć estymatę danego pomiaru. No, i szybko uzupełnię kolejne elementy macierzy. I teraz pozostało nam tylko wpisać ich wartości, czyli y1 to jest minus 0,07. U1 to jest jedyneczka. I proszę zobaczyć, że ten pierwszy krok, który opuściliśmy, co prawda, w tym miejscu, wcale nam nie przepadł, ponieważ wykorzystujemy go teraz do regresji. Y2 to jest 2. 39, U2 to jest 1, Y3 to jest 3,63, U3 to jest 0. Natomiast Y4 to jest 1,84, a U4 to jest również 0. Jedynie nie wykorzystamy tego U5, ponieważ ono byłoby potrzebne do policzenia z kolei Y w szóstej chwili. A szóstej chwili już tutaj nie zmierzyliśmy. Bo Y6 zależałoby od U5. Więc y, to jest bardziej informacyjnie na przyszłość, gdybyśmy chcieli predykować, co się wydarzy, jaki miał przebieg ten sygnał sterujący, ale tego akurat tutaj nie użyjemy. Czyli jeszcze, żeby nie było wątpliwości inny sposób, to jest to fi 2 transponowane. Pierwszy wiersz, drugi wiersz to jest fi 3 transponowane, bo indeks przy danym fi określa, który był to Y, y estymowany, czyli dla to jest estymata y drugiego, to jest wektor regresji dla Y 3. to jest dla czwartego i dla piątego. Czyli jakiekolwiek fi transponowane to jest y. Opóźnione o jedną próbkę, opóźnione o jedną próbkę. I w taki sposób budujemy tę macierz. No i teraz, żeby obliczyć te dwa elementy wektora θ, wystarczy wykorzystać wzór, czyli ten θ z metody najmniejszych kwadratów, bo są też inne metody, czyli te dwa elementy AB estymowane to się równa fi transponowane fi do minus pierwszej razy fi transponowane razy yn i stąd możemy policzyć całe to wyrażenie. I ja może nie będę tutaj się skupiał na obliczeniach macierzowo-wektorowych na kartce, ponieważ ważne jest tutaj, by umieć uzupełnić te wektory i macierze i wiedzieć co się z czego składa. Jeżeli ktoś by chciał sobie prześledzić rachunkowo, to odsyłam również do skryptu, który polecałem. Tam jest w zadaniu, które podałem, było wszystko rozpisane ładnie. A my sobie to policzymy już w programie. Zakładamy, że mamy tutaj podane już te mierzone u oraz y. Dobra, żeby było wszystko widać. I teraz chcemy złożyć najpierw yn. Ponieważ nie chcemy tej pierwszej próbki, to będzie to y od 2 do n wystarczy. I już mamy wektor, taki jak sobie tutaj wypisaliśmy. Tu jest 91, nie wiem czemu się zmazało, ale przepraszam, dzisiaj mogę jeszcze nie ogarniać wszystkiego. Przepraszam z góry. Czyli Y nam się zgadza. Teraz musimy sobie złożyć wektor fi. Może od razu macie szwi, to będzie łatwiej. I teraz jak na to patrzeć? To, co mamy tutaj, to jest nic innego jak pomiary y od 1 do 4, co możemy w ten sposób zapisać. Y od 1,4. Jeśli mamy już ułożone, jak widzimy, w pionie, no to w tym momencie uzupełni się nam to y. A dalej mamy u 1 do 4, czyli. Pierwsze cztery próbki wymuszenia. Mogłem nie dawać średnika, ale widzimy, że nam się bardzo ładnie uzupełniło tutaj, czyli y1 do y4 w tym miejscu. W drugiej kolumnie mamy u1 do u4, czyli 1,1,0,0. I tak z pomiarów można było skorzystać, nie przepisując już ich tutaj na nowo. I teraz jedyne, co musimy zrobić, no to policzyć po kolei. To, co mamy tutaj w metodzie najmniejszych kwadratów. Czyli najpierw byśmy na przykład zrobili fi transponowane. Transpozycja to apostrof razy fi. Dostalibyśmy coś takiego: ans do potęgi minus pierwszej, i mamy coś takiego. Albo też możemy wklepać wzór, ja to robię bardziej, jeżeli ktoś by chciał sobie rachunkowo sprawdzić na kartce, to wyliczyć długopisem, ołówkiem, czym tam woli. Ale oczywiście końcowy wzór może jeszcze fi razy yn. Fi musi być transponowany, oczywiście. To wychodzi tyle, czyli z pierwszej części byśmy dostali taką macierz. Z drugiej części byśmy dostali taki wektor, i teraz pomnożenie tego da nam estymator najmniejszych kwadratów to do minus pierwszej razy pi transponowane razy yn. I dostajemy wektor dwóch parametrów, czyli 0,5 to jest pierwszy element. 2 i 42 około to jest drugi element, czyli mamy AB. No to sobie to przepiszę tutaj. I w taki sposób, oto inaczej można zapisać ten model. Czyli estymowany y to jest współczynnik razy estymowany y z roku poprzedniego. Współczynnik estymowane wymuszenie. No to teraz sprawdźmy, czy to, co wyznaczyliśmy tutaj, ma w ogóle rację bytu. Na podstawie, przypomnę, wskaźnika jakości, który stanowi sumę od pierwszej do ostatniej próbki kwadratów błędów, czyli będziemy mieli sumę, pomiar, odjąć y estymowane do kwadratu, co można zapisać efektywniej w postaci wektorowej co już też omówiliśmy czyli będziemy mieli yn odjąć fi razy teta transponowane razy yn odjąć fi teta ale możemy sobie porównać na początku, czy w ogóle zgadza się nam to, czyli yn. Y hat, to sobie nazwę, to jest, macie szwi razy to, co nam wyszło, wektor teta. No i widzimy, że wizualnie raczej są to wartości podobne. Jak sobie policzymy epsilony, to jest. Y minus fi razy teta. E, przepraszam, yn musiałem tutaj zgubić, ponieważ rozmiary muszą się zgadzać, bo braliśmy te cztery próbki i widzimy, że te błędy są bardzo niewielkie. Ale żeby już była taka implementacja, jak należy, no to wskaźnik Vn to się równa. Wektor błędów, który wiemy, że stąd właśnie liczymy, czyli ten wektor transponowany, żeby zrobić sumę kwadratów, no to jak go postawimy poziomo i przemnożymy przez to samo postawione pionowo, będziemy mieli liczbowy wskaźnik jakości, który wychodzi bardzo niewielki, czyli wyszło nam to całkiem przyzwoicie. To już wiemy też, jakby należało analitycznie. Wyznaczyć. Czyli Vn to jest wartość rzędu 10 do minus 4. Polecam sobie oczywiście też rachunkowo to przeliczyć, żeby się sprawdzić, ale wydaje mi się, że pokazanie takiego przykładu, gdzie rozpisujemy wszystko od A do Z, będzie też dobre do zrozumienia tego, jak to w rzeczywistości później wypełniać. Czyli wszystkie. Wektory i macierze pokazaliśmy sobie, w jaki sposób powstają. To, o czym wspominałem, to było to miejsce. Jeżeli tutaj mamy taką konwencję, to tutaj też E od T plus 1 powinno być, przepraszam. Wszystkie punkty sobie omówiliśmy, to możemy jeszcze przejść do zadania drugiego. Teraz pokażemy sobie jakiś już bardziej praktyczny problem. Estymacja parametrów pewnego obiektu metodą najmniejszych kwadratów i zakładamy również, że znamy jego strukturę póki co, czyli obiekt jest drugiego rzędu. Po dyskretyzacji najdokładniejszą z metod, jaką znamy, skokową inwariantną, wyjdzie nam coś takiego, zaraz zobaczymy, i strukturę też sobie zaraz pokażemy. Jakby taki eksperyment w praktyce wyglądał? Już abstrahując od tego, co robiliśmy w zadaniu poprzednim, gdzie uczyliśmy się wszystkiego rozpisywać na bieżąco, tutaj mamy sobie jakiś układ pomiarowy, gdzie podłączamy się do obiektu, którego nie znamy, nie wiemy jakie on ma parametry, zapisujemy wejścia i wyjścia, je sobie zbieramy. Tutaj mamy różne wymuszenia. To jest Szum o rozkładzie normalnym, czyli taka imitacja szumu białego. Tutaj mamy skok jednostkowy, step time równy 1, final value 1. Tutaj jest zakłócenie pomiarowe. Na razie ustawimy je sobie zerowe. Tym przełącznikiem można je zmieniać. Tutaj możemy oglądać pomiar i zapisujemy go, co też już było wspomniane. To zobaczmy najpierw jak odpowie ten układ na skok jednostkowy przepraszam. Nie ustawiłem wszystkich parametrów, jak widać jeszcze, teraz już powinno to przejść i widzimy odpowiedź jeszcze nie widzimy, ale zaraz będzie na skok jednostkowy. O, teraz lepiej wygląda, czyli możemy na przykład powiedzieć, że. Wzmocnienie tego obiektu wynosi 40%, ale rząd obiektu byłoby już ciężko wyestymować z tej charakterystyki, no jak już wiemy z metod nieparametrycznych musielibyśmy tutaj mm, czas 50-90% zmierzyć, oszacować jaki to może być rząd. Ale metody nieparametryczne raczej służą do pozyskania pewnej wiedzy wstępnej o systemie, dlatego też teraz pokazujemy obliczenia, które nam pozwolą na wydedukowanie, jakie są współczynniki prawdziwe. I teraz przełączę się na szum gaussa. Zaraz dowiemy się, dlaczego. I pokażemy sobie, to jest w celach dydaktycznych bardziej. Na pierwszy raz chciałem pokazać, jak to wygląda, dlatego też sobie zrobimy tutaj pierwszy raz. I pokażemy, skąd się to bierze. Tego oczywiście byśmy nie znali, ale to są parametry obiektu rzeczywistego, gdzie gdybyśmy chcieli sprawdzić, jakie będą bieguny. Czyli pierwiastki tego wielomianu, minus 0,5, minus 0,33, czyli stała czasowa to by była odwrotność co do modułu, czyli 2 oraz 3. Takie by były stałe czasowe tego obiektu. Więc możemy stwierdzić, że skoro takie według inżynierskiej zasady okres próbkowania. Musi być przynajmniej dziesięciokrotnie mniejszy niż dominująca stała czasowa, no to ta jedna dziesiąta spokojnie wystarczy. Czyli teraz zdyskretyzujemy sobie ten układ, czyli obiekt G metodą ZOH z okresem próbkowania 0,1 i dostajemy taki sobie obiekt. I to będzie za chwilę nam służyło do porównania współczynników, ale chciałem pokazać to na początku, żeby wiedzieć w jaki sposób na to, co tutaj wypisałem, patrzeć, bo po zdyskretyzowaniu tego, co mieliśmy na początku, czyli tej transmitancji, Wyszła nam postać taka. No i proszę zobaczyć, że zgadza się to z tym, co tutaj mamy, czyli tutaj mamy obiekt dwuinercyjny, dwie różne stałe czasowe, jak już wyznaczyliśmy, po dyskretyzacji. No i właśnie proszę zobaczyć, co tutaj mamy. Co prawda, są tutaj dodatnie potęgi zeta, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ten licznik i mianownik przemnożyć przez Z do minus drugiej, czyli będziemy mieli coś razy Z do minus 1. Plus coś razy z do minus drugiej. I to są dwa parametry z licznika, ale że nie chcemy mieć mm, zerowych parametrów, bo mielibyśmy w liczniku zerowy wyraz wolny. To to z do minus pierwszej wyrzucamy sobie przed wszystko jako opóźnienie. I czas opóźnienia to jest jedna próbka. Czyli mamy współczynnik B0 i współczynnik B1 z do minus pierwszej, i to wszystko razy jeszcze opóźnienie. W mianowniku po przemnożeniu mamy tutaj jedyneczkę, tutaj mamy współczynnik A1 razy z do minus pierwszej, bo z i z do minus drugiej to jest razem z do minus pierwszej. I tutaj współczynnik, czyli A2, bo to było A1 i tutaj A2 razy z do minus drugiej. I zaraz zobaczymy, czy rzeczywiście po zastosowaniu metody najmniejszych kwadratów dostaniemy takie same parametry. Czyli wiemy, że obiekt ma strukturę ARMA, zakładamy, że nie działa tutaj na ten obiekt zakłócenie. Stopień wielomianu A to jest 2, tak jak widać z mianownika, stopień wielomianu B to jest 1, tak jak widać z licznika, opóźnienie to jedna próbka. Czyli umiemy taką strukturę zapisać. Parametry prawdziwe w cudzysłowie sobie pokazaliśmy, bo to jest coś, do czego w praktyce tak naprawdę nie ma dostępu. I estymacja metodą najmniejszych kwadratów, gdy pobudzeniem jest szum biały. No to teraz również trzeba będzie trochę się skoncentrować, żeby dobrze zrozumieć, co tutaj będzie się działo. część rzeczy tutaj już pozwoliłem sobie wypisać, proszę zobaczyć tylko, że tutaj zaznaczyłem od razu opóźnienie, bo mieliśmy t minus d z książkowych wzorów tutaj mamy równanie różnicowe którego mam nadzieję już nie trzeba nikomu tłumaczyć, no i teraz w standardowy sposób wypełniamy te elementy równania, czyli będziemy mieli wektor regresji, czyli minus y t minus 1 minus y t minus 2 i tutaj uczulam, bo proszę pamiętać, że w zadaniu pierwszym ja celowo tu dałem w tamtym wypadku to A w taki sposób, żeby ono wchodziło, żeby te Y wchodziły z plusem do macierzy regresji. Natomiast zwyczajowo zapisuje się je tak jak tutaj w równaniu, w wielomianie ze znakiem plus. No i to determinuje, że te Y tutaj są z minusami, czyli będziemy mieli U. ten minus 1, U. T minus 2, no pamiętamy, że pomimo, iż mieliśmy w wielomianie B0 razy 1 i razy U, B1Q do minus pierwszej, to mamy jeszcze to opóźnienie, które nam powoduje o jedną próbkę opóźnienia więcej, niż wynikałoby to ze współczynników wielomianu. No i tutaj będziemy mieli wektor regresji, przepraszam parametrów, czyli a1, a2 b0 b1, czyli w taki sposób można ten obiekt opisać, czyli mamy fi transponowane razy teta oczywiście to jest wektor regresji z jednego kroku to jest wektor parametrów, który będzie już na stałe taki sam już z tematy, na razie nie będę zapisywał. No i tutaj należy zapisać postać macierzowo-wektorową. Czyli tak jak widzimy, najniższy czas, który nam spowoduje, że nie będziemy mieli ujemnych przesunięć czasowych, to jest y równe, e, przepraszam, t równe 3. Bo tutaj będziemy mieli dla, Albo dobra, nie będę już zapisywał osobno, ale dla t równego 3 będziemy mieli t minus 1, czyli 2 i tutaj 1, czyli zaczynamy od trójeczki, y3, y4, no i tu już więcej nie będę zapisywał, aż do yn, zaraz zobaczymy ile będziemy mieli dostępnych pomiarów, czyli... Tutaj będziemy mieli macierz regresji, czyli złożenie tych wszystkich wektorów dla każdego yt, czyli dla y3 zgodnie z tym równaniem możemy zapisać, że to będzie minus y2 minus y1 u2 i u1. Bo mamy opóźnienie y o jedną próbkę, o dwie próbki, tak samo u opóźnione o jedną i o dwie próbki. Jeżeli to wszystko przemnożymy sobie przez wektor parametrów, to widzimy, że ładnie nam się już zgadza. To razy a1, y1, czyli przesunięto o dwie próbki razy a2 i tak dalej. I przez ten wektor mnożymy każdy wiersz, czyli dla y4 będziemy mieli minus Y3 opóźniony o jedną próbkę, minus Y2 opóźnione o dwie próbki, U3 bo u opóźnione o jedną próbkę i U2 opóźniony o dwie próbki. Tutaj mamy zbiór tych fite transponowany. Tak w tym miejscu, dalej trzy kropeczki i minus YN minus 1 minus y, duże n to liczba pomiarów, minus 2, mm, już bez minusa, tylko u n minus 1, u n minus 2. I tak sobie możemy cały ten model zapisać. Przypominam, że to jest postać wektorowo-macierzowa, czyli wektor podkreślony yn to jest macierz phi razy wektor parametrów theta. I chcemy uzyskać Właśnie ten wektor, czyli z metody najmniejszych kwadratów, tak jak już wyprowadziliśmy, musimy zastosować taki oto wzór. No to teraz prześledźmy sobie, jakby wyglądał cały taki eksperyment. Wracamy do schematu i zastosuję teraz do identyfikacji szum Gaussa. Dlaczego? Na razie proszę przyjąć, że taki sygnał będzie najlepszy. Wyjaśnimy sobie pod koniec tego filmu. Jednak jak nie wiemy, jak jego sygnału użyć do identyfikacji, do obliczeń, to zawsze najbezpieczniej jest użyć szumu białego. Uruchomimy sobie schemat, tak wygląda odpowiedź. Odpowiedź czasowa nam może za wiele nie mówić, ale zaraz zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeżeli zobaczymy do Workspace'a, to tutaj przez te bloki to workspace zapisało się nam u oraz y, także czas próbek widzimy, że mamy 251. Czyli możemy zapisać, że to duże N to się równa 251. To jest liczba pomiarów. I teraz Próbujemy sobie wyestymować wektor parametrów. Czyli po kolei musimy się zastanowić, co należy w tym celu uczynić. No to po pierwsze musimy zbudować wektor YN. Jak już wiemy, że mamy tego Y, przy okazji tak możemy podwójne y również sobie wyświetlić tę odpowiedź ale na razie nas nie będzie interesowało jak to czasowo wygląda i mamy tutaj od 0 do 25 mnożąc przez okres próbkowania mamy 250 wliczając to 0 czyli 251 próbek co się zgadza no i wektor yn to jest y ale musimy obciąć tego y trochę A mianowicie, tak jak widzimy, musimy wziąć od trzeciej próbki, czyli od trójeczki do end. To jest koniec. Oj. Hmm, przepraszam, przez i podwójne y i musi być przez dwukropek. No i zapomniałem średnika. Może sobie wyczyszczę wszystko i jeszcze raz w ten sposób, znaczy wyczyszczę komand window. Mamy teraz yn, dalej wektor, albo od razu zrobimy macierz phi. No i proszę zobaczyć, jak najłatwiej tę macierz stworzyć. Już w poprzednim punkcie jakieś podstawy pokazałem, ale skoro Matlab nam umożliwia zapis wektorowy, no to aż żal by było tego nie wykorzystać. I proszę zobaczyć na to kolumnowo, co tu mamy najlepiej. Ta kolumna to jest y z minusem. Od próbki drugiej do n minus pierwszej. Tutaj mamy od próbki pierwszej do n minus drugiej. Jeżeli wiemy, że to jest wektorem pionowym, to możemy zapisać, że tutaj robimy sobie cały wektor od drugiej chwili do chwili n 1. I w tej kolumnie pierwszej nam powstanie właśnie to, co tutaj mamy rozpisane. Oddzielam przez przecinek, bo kolejna kolumna. Nie, nie schodzę do następnego wiersza, bo wiersze nam się tutaj zrobią samoczynnie. To będzie y od 1 do n-2. minus Ponieważ tutaj mamy pierwszą próbkę, a tutaj już musimy opóźnić jeszcze w stosunku do tego, co tutaj. No bo ostatni wiersz to jest y n-1, n-2, minus czyli 250, 249 to będzie. I tak samo z sygnałem wymuszającym, czyli U od 2 do N-1, i sygnał wymuszający od 2 do N-2. Może trochę rozszerzę, żeby było wszystko widać. No i może lepiej średnik. Pomyliłem. E, tak, już widzę, gdzie pomyliłem. Tutaj miała być jedynka, bo zaczynamy od u pierwszego. No i widzimy, że program jest mądry i od razu nam sygnalizuje, że nie zgadzają się wymiary. I zobaczmy teraz, co się nam pojawiło w Workspace. Mamy YN. To jest Y obcięte o dwie próbki, czyli oryginalnie mieliśmy 251, no to tutaj zostaje 249. Macie szwi, jak widzimy, też się rozmiar zgadza, bo musi mieć 249 wierszy, czyli te pomiary pomniejszone o 2, bo dla każdego z tych Y będzie odpowiadał jeden z wierszy, a każda kolumna odpowiada e wektorowi parametrów, czyli kolumny muszą być jak nam się tutaj pojawia 4 no i teraz pozostało już praktycznie nam policzenie wektora parametrów teta to się równa według wzoru pi transponowane pi do potęgi minus pierwszej razy pi transponowany razy wektor yn i tutaj mamy wektor estymowanych parametrów. A wróćmy do zapisu początkowego, gdzie mieliśmy wyznaczone parametry prawdziwe. I ja już to sobie wyświetliłem, jedno i drugie. No i teraz proszę spojrzeć. W tym wektorze mamy zestaw parametrów a1 Czyli to, co stoi przy z do minus pierwszej, czyli w tym miejscu, to jest a1 i to jest a1. Tutaj mamy a2 i tutaj mamy a2. b0 w tym miejscu i w tym miejscu. b1, b1. I widzimy, że pomijając przybliżenia, które sobie program robi, bo gdybyśmy. Weszli, polecam sobie sprawdzić już u siebie do Workspace'a i sprawdzili dokładnie wartości tych parametrów, to pewnie byłyby one zgodne, bo tutaj nawet nie było żadnego zaszumienia zewnętrznego. Natomiast program sobie to zaokrąglił w jednym miejscu trochę bardziej, w drugim trochę mniej, do 3 czy 4 liczb po przecinku, ale widzimy, że te elementy wektora TETA są zgodne z tym, co wyszło nam z tych wartości w cudzysłowie prawdziwych. Więc jeżeli nie mamy żadnych zakłóceń, znamy dokładnie strukturę, jaką powinien model posiadać, jesteśmy w stanie jeden do jednego te parametry wyestymować. No i teraz tak. Mam nadzieję, że już każdy widzi, skąd się to wzięło. No to teraz spójrzmy, jakbyśmy chcieli powrócić z tej postaci wielomianowej. Moglibyśmy zapisać, że to jest 1 plus a1 q do minus pierwszej plus a2 q do minus drugiej yt to się równa b0 q do minus pierwszej plus b1 q do minus drugiej ut. No i stąd byśmy mieli też transmitancję. Wiemy, że to jest zapis symboliczny, ponieważ Wzięcie dwóch próbek i podzielenie przez siebie ich wartości by nie spowodował, oczywiście, że dostaniemy transmitancję, tylko jakiś stosunek w danej chwili. Ale że w automatyce sobie często ułatwiamy życie, to jest opóźnienie, oczywiście, no to zapisuje się to. Zagadnieniu identyfikacji jako takiej iloraz próbek, gdzie wiemy, pamiętamy, że jest to uproszczenie. Teraz nam to wszystko ładnie zadziałało, ale nie zawsze musi to tak ładnie działać. I zobaczymy sobie teraz kilka innych przypadków. To była struktura, na której bazowaliśmy. Z pobudzeniem w postaci szumu białego już sobie zrobiliśmy wszystko. No, to teraz estymacja opóźnienia zakładając rząd wielomianu drugi i opóźnienie zerowe. I zobaczymy, co się wtedy stanie. Trochę sobie ścisnąłem te tablice. I teraz zobaczymy, co jeżeli założymy nb równe 2. No, to wtedy będziemy mieli. Idę równe 0, od razu zapiszę. Czyli będziemy mieli wielomian a takiej samej postaci. Ale wielomian b trochę się teraz różni. To jest a. Q do minus pierwszej to jest B, od q do minus pierwszej. I proszę spojrzeć, że w tym wielomianie B mieliśmy poprzednio dwa współczynniki. Tutaj mamy trzy współczynniki do wyestymowania, czyli w tym wypadku teta będzie się trochę nam się rozrośnie, bo mamy A1, A2, B0, B1. B2. Cały czas się dzieją jakieś niekontrolowane rzeczy z tym piórem. Będę musiał po tym nagraniu przysiąść i zobaczyć chyba dlaczego. I teraz, żeby się zgadzały rozmiary, no to musi nam się rozrosnąć tutaj jeszcze jedna dodatkowa kolumna. No bo wektor Yn będzie taki sam, czyli y3 do y. 251, jak już wiemy, ile jest, to możemy zapisać w ten sposób. To się będzie równało. No i teraz zrównanie, jakie nam powstanie, będziemy mieli A1 razy y opóźnione o próbkę, czyli znowu y2, A2 razy y opóźnione o dwie próbki, czyli 1. Natomiast u wchodzi nam teraz jeszcze jedno bez żadnego opóźnienia, bo mamy B0 razy UT. Równanie wam tutaj wypisałem niżej, jakby ktoś miał jeszcze wątpliwości. No i musimy mieć zatem dla y3 będziemy mieli u3, ponieważ mamy u z tej samej próbki, u2 oraz u1. No i to wszystko będzie mnożone przez tetę. No, może wypiszę tu jeszcze raz, żeby było widoczne, czyli a1, a2, b0, b1, b2. I tak dalej, aż do ostatniego wiersza, który tak wygląda, żeby nie przedłużać. Czyli, jak widzimy, różnimy się tutaj tym, bo nie było ust tej samej chwili, i różnimy się tym, bo nie było. Właściwie to tym się różnimy, ale różnimy się jednym współczynnikiem, który nam tutaj dodatkowo wchodzi. Tak wygląda tym razem implementacja. Jeszcze jedna ciekawostka. Jeżeli chcemy y, jakąś długą linię sobie oddzielić w Matlabie, to wystarczy na końcu dołożyć trzy kropeczki, przenieść się Enterem do nowej linii i program będzie to traktował w taki sposób, jakbyśmy kontynuowali dalej tę samą linijkę. Y, no ale spójrzmy teraz co się tutaj wydarzyło. Czasem może to estetycznie z tymi kropkami wyglądać zamiast ciągnąć jedną linię tak długo. Czyli teraz mamy ułożenie Yn dokładnie takie samo, tylko teraz phi Mamy wektor ten, czyli od 2 do końca minus 1, no bo mamy 250 opóźnione o jedną próbkę. Dalej mamy od Y1 do opóźnionego o dwie próbki, czyli do n minus 2, które tutaj dla n da równego 251, bo tyle było pomiarów, mamy 249. No i tutaj mamy różnicę. Czyli mamy U od 3, czyli do końca, i to jest dokładnie wymuszenie z tej samej chwili, z której było wyjście. Mamy dokładnie taki sam czas przy wektorze, bo tutaj od 3 do końca, i tutaj od 3 do końca odpowiadają te przesunięcia czasowe. To jest ta dodatkowa kolumna. Pozostałe dwie kolumny to jest to, co robiliśmy też poprzednim razem, ale. Jak policzę wektor teta, to powinien on mieć już 5 elementów, a nie 4. I zobaczmy, co nam wyszło. No i proszę bardzo, jak sprawdzimy G dyskretne, to znowu widzimy powiązanie pomiędzy jednym a drugim. Czyli tutaj mamy A1, A2. Oj, przepraszam, coś niechcący mi się kliknęło. W tym miejscu mamy A1A2 i w tym miejscu mamy A1A2, znowu się zgadzają te współczynniki, z tym, że B0 to było coś, co y, nam skaluje sygnał wejściowy bez żadnych opóźnień. I to nam wyszło B0. Tutaj mamy B1B2, czyli jak pomnożymy przez Z do minus 2, to będziemy mieli to razy Z do minus pierwszej, czyli tutaj współczynnik B1, czyli to co skaluje ku do minus pierwszej i na końcu, czyli to. I to co skaluje ku do minus drugiej, to by było to po przemnożeniu. I widzimy, że jeżeli założymy sobie zbyt duży rząd modelu, to i tak, jeżeli założymy, że nie ma zakłóceń, wyjdzie nam tutaj zerowy współczynnik. I jeżeli wyjdzie nam tych współczynników kilka, to wiemy, że opóźnienie byłoby większe. Bo jeżeli B0 równe jest 0, no to nie ma sensu tego zerowego współczynnika tutaj pisać. I wtedy wiemy, że jest to opóźnienie obiektu. I to jest taki najprostszy sposób na estymację opóźnienia. W ten sposób również oszczędzamy sobie zasoby. No bo zamiast pisać 0 plus. B1 q do minus pierwszej plus B2 q do minus drugiej i liczyć zawsze ten zerowy współczynnik. Może nie w ten sposób, tylko napiszę wielomian B. Lepiej napisać ten wielomian jako coś takiego. I jeżeli napiszemy. To opóźnienie w takiej formie, no to będziemy widzieli, że ten wielomian i tak będzie przemnożony przez Q do potęgi minus pierwszej w tym przypadku, czy ogólnie do potęgi minus d. I jeżeli by nam wyszło, kontynuując temat estymacji opóźnienia, na przykład b1, b2, b3 równe 0, to by oznaczało, że opóźnienie jest równe 3. I te trzy współczynniki możemy już pominąć i nie tracić mocy obliczeniowej na estymowanie czegoś co i tak jest zerowe. Bo metoda najmniejszych kwadratów działa na tyle dobrze, że jak widzimy, to zero nam i tak na tym miejscu wyjdzie i ten współczynnik wyjdzie nam zerowy. Stąd też nazwałem ten punkt jako estymację opóźnienia, a teraz zobaczymy sobie jeszcze jedną zmianę, mam nadzieję, że tutaj w kontekście tego opóźnienia jasno to udało mi się wyrazić. Czyli jeżeli założylibyśmy zbyt duży rząd, czyli nie wiedzielibyśmy, że to jest opóźnienie, które skaluje cały wielomian B, który mamy tutaj, tylko założylibyśmy B0 plus B1z do minus pierwszej plus B2z do minus drugiej, zamiast przemnożenia wszystkiego przez to opóźnienie, to wyszłoby nam po prostu, że jeden element pierwszy tutaj jest zerowy. I ostatnie, co chciałbym omówić, to dostateczność wymuszenia czy też pobudzenia sygnału. Sprawdźmy sobie teraz taki sam eksperyment. Tylko, że jeżeli na wymuszeniu dostaniemy nie, yy, podamy nie, random number, a skok jednostkowy. Uruchomimy schemat. Odpowiedź nam może coś tutaj przypomina. No tutaj nam przypomina akurat obiekt, natomiast zobaczymy, jak to teraz będzie wyglądało z obliczeniami. Do obliczeń przyjmę już tę właściwą formę obiektu, czyli to, co wypisywaliśmy na początku. Macie szfi, to jest przesunięcie o 1 o 2, przesunięcie o 1 o 2 już bez tego nadmiarowego tutaj elementu. Tutaj jeszcze nam te parametry wyszły, ale jest to, mogę w tajemnicy powiedzieć, już ostatni przypadek, kiedy one nam wyjdą. To już był ekstremalny przypadek sygnału pomiarowego. Zróbmy sobie teraz rozpoczęcie tego skoku w chwili 0. Uruchomię schemat. Pomiary się już zebrały. Mogę. Znowu wyplotować jedno z drugim. Widzimy, że odpowiedź zaczyna się tym razem w zerze. I znowu powtarzamy procedurę, czyli zbieramy Yn, tworzymy fi i liczymy tt. I widzimy, że jest coś nie tak. I nawet wyskoczył nam warning. No to teraz wyświetlimy sobie macierz fi. I proszę zobaczyć, co się w tej macierzy stało cała kolumna druga i trzecia jest dokładnie taka sama ponieważ skok jednostkowy który zaczyna się w chwili zerowej jak weźmiemy sobie od y3 te próbki już nie będzie się zmieniał z kolumny na kolumnę i dostaniemy liniową zależność tej macierzy czyli jeżeli weźmiemy fi Transponowane razy fi i to spróbujemy odwrócić, żeby uzyskać pseudoodwrotność. No to proszę zobaczyć, dostajemy coś teoretycznie nieskończenie dużego. Czyli inaczej mówiąc, wiemy, że musimy podzielić przez wyznacznik. Tej macierzy odwracając ją. A wyznacznik jest zerowy. Czyli po prostu tej macierzy nie da się odwrócić, bo dostajemy liniowo zależne kolumny. I to jest właśnie to, o czym tutaj wspomniałem, czyli problem niedostateczności wymuszenia. Bo jak widzimy na przykładzie macierzy, którą tutaj dostaliśmy. Sygnał nie zapewnił nam na tyle dużej zmienności, żebyśmy mogli wyestymować parametry obiektu drugiego rzędu. Jeżeli ten skok zaczynał się nie w chwili zerowej jeszcze, czyli na przykład damy sobie 1 i macierz fi, jeszcze raz zrobimy i wyświetlimy. To przez jakiś czas mamy tutaj różne wartości. Dokładnie ten wiersz nam powoduje, że te kolumny już nie są zależne czyli, jeżeli byśmy sprawdzili wyznacznik, no to ma on wartość jeszcze dosyć dużą. Ale parametry jeszcze wyszły, pomimo tego. Jeżeli damy zerowy czas, no to już wiadomo. To teraz zobaczmy, jak to można przedstawić graficznie. Jeżeli mieliśmy na wymuszeniu szum biały, To proszę zobaczyć, że ten sygnał był przez cały czas zmienny na wyjściu. Jakbyśmy się podłączyli oscyloskopem do wymuszenia, to sygnał wymuszający również cały czas będzie się zmieniał. Podobnie jak wyjście. Natomiast zobaczmy teraz sygnał skoku. On ma wartość stałą, czyli widzimy, że nic się tutaj nie dzieje, i odpowiedź obiektu też po jakimś czasie się ustala i już się nie zmienia. I taka najprostsza interpretacja tego: szum zapewnił nam zmiany w każdym kroku. Czyli patrząc, coś tutaj poglądowo narysuję. Pomiędzy każdymi próbkami y, mamy jakieś przyrosty, które nam pozwolą y, te estymaty wyznaczyć. Natomiast jeżeli mamy sygnał o wartości stałej, czyli ten skok rozpoczynający się już na samym początku, i jeżeli byśmy jeszcze co gorsza. No dobra, odpowiedź narysuję na razie pełną na ten skok. Jeżeli byśmy chcieli, co gorsza, jeszcze albo może nie chcieli, albo musieli, pomiary odłożyć tylko w stanie ustalonym, no to proszę zobaczyć, że tutaj nie będzie już żadnych zmian ani w sygnale Y, ani w sygnale wymuszającym, które by nam pozwoliły na estymację jakichś parametrów. I teraz krótko sobie omówimy ten problem, czyli niedostateczność pobudzenia sygnału. Mamy wtedy, kiedy kolumny macierzy regresji stają się Liniowo zależne. I tak jak jest w pierwszej kropce, nie można wtedy dokonać obliczeń. Szczegółowo o rzędzie pobudzenia są różne jego definicje, można doczytać tutaj w zaznaczonym fragmencie polecanego skryptu. Natomiast moim zdaniem najłatwiej jest sprawdzić rząd pobudzenia, budując macierz jak dla modelu MA, czyli ruch, ruchomej, przepraszam, ruchomej średniej, dobrze mówię, dla danego rzędu n-tego, czyli n -tego przesunięcia czasowego, która będzie wyglądała w taki sposób, ponieważ zawierać ona będzie tylko wymuszenia. No bo w autoregresji jest yt, to się równa wielomian b razy u. Nie interesuje nas, co w tej tecie będzie, ale będziemy mieli tutaj Taką postać tej macierzy. I jeżeli w tej macierzy występują wszystkie liniowo niezależne kolumny, to wtedy będzie oznaczało, że dla takiego rzędu, jaki zbudowaliśmy, yy, będzie sygnał zapewniał dostateczność wymuszenia. I można obiekt takiego rzędu za pomocą takiego wymuszenia zidentyfikować. I dokładnie y, sprawdza się to za pomocą macierzy kowariancji, która powstaje nam przez przemnożenie tego transpozycja razy jeszcze raz to i podzielenie przez n dla przeskalowania i sprawdzając rząd, czyli funkcja DET w MATLABie. Odnośnie dostateczności pobudzenia, jeszcze jak starczy kiedyś czasu, to może zrobię bardziej materiał rozwinięty, ale tutaj. Jest wypisanie dla kilku przykładowych rzędów, czyli tutaj mamy dla rzędu pierwszego, będzie się składała ta macierz z jednej kolumny, czyli mielibyśmy: yt to się równa wielomian b razy u od t minus 1, już założymy sobie, że jest układ przyczynowy, czyli będziemy mieli y1 do yn minus 1, czyli pomiar minus 1 na ostatnim miejscu dla drugiego rzędu obiektu tutaj nam wzrośnie liczba kolumn dla trzeciego rzędu również wzrośnie przepraszam tutaj 3 powinno być no zdecydowanie dzisiaj chyba mam słabszy dzień no ale nieważne i proszę sobie wyobrazić sygnał stały czyli też inaczej mówiąc skok jednostkowy zaczynający się w czasie zerowym e, zapewni nam dostateczność pobudzenia Układu rzędu co najwyżej pierwszego, ponieważ zawsze tutaj będą jedynki i jeżeli byśmy wzięli opóźnienia, no to również będą jedynki się powtarzały. Tak jak widzieliśmy w kolumnach, czyli jedna i druga kolumna będą to same kolumny jedynek. Jeżeli był ten skok jednostkowy przesunięty, to to przesunięcie nam powodowało, że na którymś etapie tutaj powstawały różne elementy pomiędzy wierszami. E, z kolei. Sinus ma rząd pobudzenia drugi. Sinus z dodaną wartością stałą miałby rząd pobudzenia trzeci. To już można doczytać sobie tutaj. I inna interpretacja, inna definicja rzędu pobudzenia byłaby taka, że jest to liczba prążków w przebiegu transformaty Fouriera tej obustronnej. Sinus ma wtedy dwa prążki pojedynczy. I rząd pobudzenia dla niego jest drugi. I tak, dla sygnałów można by było to również sprawdzać. Tutaj nie będę już może w te teorię wnikał. Ale jeżeli już jesteśmy przy tym obiekcie i pokazywałem, że może wystąpić zakłócenie również zewnętrzne, to teraz sobie je załączymy. Zrobimy szum biały, żeby nie mieć problemu z dostatecznością wymuszenia. I jeżeli zbierzemy pomiary. To wszystko sobie skopiuję z tego co wyżej. To widzimy, że współczynniki już mogą nam wyjść trochę inne niż były oryginalnie. Jako, że ten obiekt jest już zakłócany. I nawet jeżeli byśmy sobie teraz wzięli tę te wersję. nadmiarowym parametrem, czyli tutaj było to b0, które było mnożone przez 0 w teorii. No to ono wychodzi jakieś małe, ale już jak widzimy, niezerowe. Dlatego też to zakłócenie może również trochę popsuć nam identyfikację. Ale o zakłóceniach różnego typu powiemy sobie już przy innej okazji może. Ale generalnie, gdyby w tym miejscu zamiast szumu białego był szum kolorowy, to estymator byłby również obciążony. O tym sobie powiemy już kiedyś przy okazji. I jeszcze jedna rzecz, którą chciałem tutaj pokazać. To wskaźnik jakości, czyli jeżeli byśmy policzyli sobie to równanie. Jeżeli mamy usystematyzowane nazwy, no to już nie będzie problemu, żeby sobie z tym poradzić. H mała teta tym razem. To widzimy, że i tak jest to bardzo, bardzo nieduży błąd. I to co tutaj mamy nazywa się błędem predykcji czasem też predyktorem jednokrokowym, ponieważ w tym miejscu, skoro phi jest wypełnione pomiarami, to mnożąc phi razy theta, my robimy nic innego jak predykujemy co się stanie o jeden krok do przodu. Natomiast są też różne inne wskaźniki, na, to, na przykład bazujące na błędzie pomiędzy modelem a obiektem. To jest estymata z predyktora jednokrokowego. Natomiast, gdybyśmy chcieli wziąć odpowiedź modelu symulowanego, to nie będzie to samo co jest tutaj, i odpowiedź modelu symulowanego to by było nic innego jak przepuszczenie przez model całego sygnału wymuszającego takiego jak trafiają na obiekt, tego tutaj już też nie będziemy robić, ale zwracam tylko uwagę na to, że w tym wypadku jako te próbki wcześniejsze wchodzą nam pomiary. Jeżeli używamy macierzy Fi, natomiast gdybyśmy chcieli wyznaczyć odpowiedź modelu, to jako próbki wcześniejsze nie używalibyśmy tej macierzy regresji, w której umieszczamy już pomiary. Używalibyśmy tylko wtedy samego modelu. I na koniec mogę pokazać, w jaki sposób można sobie samemu takie dane przygotować, bo nie jest to nic nadzwyczajnego. Każdy może to zrobić samodzielnie. I proszę zobaczyć, jeżeli mamy ten obiekt dyskretny o jakiejś transmitancji i zbudujemy sobie samodzielnie czas. Do 25, tak jak był. U weźmiemy sobie jako Szum Gaussa, który będzie miał 251 wiersz, jedną kolumnę. To możemy sobie wyznaczyć y używając funkcji lsim, do której podajemy obiekt, podajemy sygnał wymuszający i wektor czasu. I w ten sposób dostaliśmy to samo, co wygenerował nam simulink, ale chciałem to w taki sposób pokazać, żeby to trochę bardziej w cudzysłowie urzeczywistnić. Dostaliśmy wektor odpowiedzi na szum Gaussa, który wygląda w taki sposób. Ten wektor odpowiedzi. I jeżeli umiemy sobie w taki sposób wygenerować dane, to można sobie wymyślić jakikolwiek obiekt i samodzielnie sprawdzać jakość estymacji parametrów, sprawdzając różne sygnały wymuszające i bawiąc się w ich rzędy wymuszenia. Temat był generalnie dość trudny. Mam nadzieję, że udało się go dość jasno także przedstawić. Także dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam do oglądania innych treści na kanale. Do zobaczenia.